Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Robert Mazurek, świat akumulatorów ze Szczecina i portal branży akumulatorowej akubiz.biz. Witam Was serdecznie w teście akumulatorów, które ludzie związani z branżą akumulatorową często określają jako kosteczki. Chodzi tutaj o akumulatory, które w podstawie mają 17,5 na 17,5 cm, wysokie są na 19. Jest to jeden z najpopularniejszych akumulatorów, które stosuje Fiat w swoich samochodach. Tych takich małych, jednolitrowych, 1.2, często też w tych 1.4, często znajdziecie tego typu akumulatorek w środku. Zobaczcie teraz, jakie akumulatory będę testował. Będzie to 6 akumulatorów, które znalazłem tutaj w naszym magazynie. Słowo znalazłem, to może źle brzmi, które znajdują się w naszej ofercie. Pierwszy akumulator to będzie Roomsize. Nazwijmy go Roomsize, bo tutaj chodzi o ten taki najtańszy, typowy, budżetowy akumulator. Bardzo często sprzedawany na polskim rynku pod różnymi, przeróżnymi etykietami. Ja nakleiłem Roomsize'a, żeby nie robić jakiejś tam zbędnej reklamy, czy też reklamy jakiemuś konkretnemu produktowi. Drugi akumulator to będzie Autopart 45 z serii Galaxy. Później mam jeszcze Volta z Centry 40. Voltmastera dokładnie. Z tego co dostałem informację od naszego dostawcy akumulatorów Centra, są to akumulatory na pierwsze wyposażenie, które nie trafiają do pierwszego wyposażenia w Fiacie, a po prostu trafiają w jakiś tam sposób na rynek wtórny. Podobno ich jakość i cała reszta jest bardzo dobra. Czwartym akumulatorem będzie austriacki Banner 42 Ah. Później Centra Plus CB440 i Warta Blue B36 44 Ah. To będzie dość krótki odcinek, także zaczynamy, lecimy z wagą. Zobaczcie, tak naprawdę najcięższym akumulatorem jest Centra 44 Centra Plus, 11,2 kg, fajny wynik. Najlżejszy jest ten Roomsize, 9,7 kg. Różni je tutaj 3, tutaj 2,5 kg różnicy. Większość ma powyżej 10 kg, Autopart 10,3, pozostałe 10,8 kg. Wszystkie te akumulatory Andrzej naładował i przygotował wspólnie z Kulonem. I zacznijmy tym razem od testu rozładowania tych akumulatorów. Podłączyłem pod rozładowalnicę Alphabat Pro. Rozładowalnica Alphabat Pro działa dokładnie w ten sposób, że obciąża akumulator prądem i rozładowuje go do napięcia 10,44. Bierze pod uwagę czas rozładowania, prąd rozładowania i kilka innych tam współczynników, takich jak temperaturę, współczynnik Peukerta, czy też Pikerta, czy jakkolwiek to się powinno wymawiać. I na tej podstawie podaje procentowy wynik do zadeklarowanej pojemności, czyli jeżeli zadeklarowałem 44 Ah, a na końcu urządzenie jako wynik na urządzeniu pojawi się, nie wiem, 100%, to znaczy, że to jest 44 w danych zbadanych warunkach i w danym stanie technicznym tego akumulatora. No i co, w zasadzie podobnie jak to miało miejsce w wadze, najkrócej rozładowywał się Roomsize, 1 godzinę 10 minut obciążony 15 amperami, natomiast słuchajcie, najdłużej rozładowywała się Warta Blue 2 godziny 16 minut. Słuchajcie, te akumulatory różnią się między sobą 1 godzinę, to jest niesamowity wynik. 2 godziny jeszcze przekroczyła Centra Plus CB440, 2 godziny 4 minuty, no naprawdę mega fantastyczny wynik. Także tutaj warto również pochwalić ten akumulator. Godzinę 50 Banner. Pozostałe akumulatory, tak jak widzicie. Drugim sprawdzianem będzie zmierzenie zdolności rozruchowej tego akumulatora. Najpierw sprawdzimy to Midtronikiem MDX-em serią 600. I tutaj również mega pozytywne zaskoczenie tej warty. 428 Ah prądu rozruchowego. 8 Ah więcej niż deklaruje producent na etykiecie. Drugi wynik to jest Centra CB440, 392 Ah, 8 Ah mniej niż producent deklaruje na etykiecie i najsłabiej dokładnie tak jak to miało miejsce wcześniej, czyli ten nasz Roomsize 322 Ah, 8 mniej niż deklaruje producent w swoich parametrach. Wykorzystałem jeszcze naszą chińską zabawę Autula do sprawdzenia prądów rozruchowych. Oczywiście parametry są zbliżone, 440 Ah, Warta 405, Centra Plus, Banner 400 Ah i ten tester we wszystkich akumulatorach pokazał więcej niż na etykietach, natomiast Midtronic w 3 przypadkach pokazał wyniki mniejsze niż na etykietach. State of Health, czyli tak jak żeśmy to rozmawiali,
stan zdrowia akumulatora to na pewno nie, ale jego sprawność. W Rumcajście 92, w centrze CB440 93, w pozostałych po 100% i poziom naładowania we wszystkich akumulatorach 98%. I zerknijmy jeszcze tak naprawdę na opór wewnętrzny w tych akumulatorach, wyrażany w miliohmach, najmniejszy w warcie, 6,24 miliohmów, 6,78 w centrze i zdaje się 6,88 w austriackim banerze. I faktycznie te akumulatory w teście wyglądały naprawdę najlepiej. Ostatnią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest cena. Ten Rumcajs kosztuje 170 zł. Można go na rynku dostać w zakresie między 150 a 170 zł i to jest mniej więcej cena tego akumulatora pod przeróżnymi naklejkami. Jeżeli znajdziecie taki akumulator, położycie go na wadze, będzie ważył mniej jak 10 kg, znaczy, że macie do czynienia z akumulatorem klasy Rumcajs. Oczywiście ta etykietka Rumcajs ma charakter prześmiewczy. Nie poszukujcie takiej naklejki, to zrobiliśmy kiedyś do testu, aby wam pokazać, w jaki sposób oszukiwani jesteście przez dystrybutorów i też sprzedawców akumulatorów, że przy użyciu naklejki można, że tak powiem, obiecać wszystko. Ten Volt Master kosztuje 180 zł. Taka aktualna, te ceny, które podaję, to są aktualne ceny nasze. Później 220 zł Autopart 45, 230 zł Centra plus 44 i po 250 zł Banner i Warta. Także w sumie to na tyle. I co do tych akumulatorów, muszę powiedzieć, że jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony wartą i wypadałoby, nawet uczciwość nakazuje powiedzieć, że w referencji Kostka, czyli ten akumulator typowy do Fiata, najlepszym rozwiązaniem jest zakup warty, bo w tym wypadku 250 zł, a Rumcajs 170, no to mamy 8 dych różnicy w cenie. Natomiast jeżeli chodzi o rozładowanie, otrzymujecie niemal drugie tyle. Jeżeli chodzi o zdolność rozruchową, no to blisko 100 amperów więcej. Jest to akumulator, który no, waży kilogram więcej. Tego wsadu jest na pewno. Także tutaj trzeba uczciwie przyznać, że świetnie udał się ten akumulator JCI-owi. I ewentualnie drugim rozwiązaniem dwie dychy tańsza Centra Plus. Bardzo, ale to bardzo fajne rozwiązanie, bo akumulator za 230 zł, który ma ponad 2 godziny, 2 godziny 4 minuty tego czasu rozładowania, blisko 400 amperów prądu rozruchowego, też petarda, bardzo niską rezystancję wewnętrzną, cena na poziomie 230 niezła. Natomiast rozczarował mnie ten akumulator Volt Master, który nasz dystrybutor, sprzedając nam ten akumulator, powiedział, że to jest ten, który idzie na pierwsze wyposażenie i w ogóle. I tutaj miałem podobne nadzieje jak w wielu innych akumulatorach z pierwszego wyposażenia, które testuję, że o, trafiłem na jakąś perełeczkę, która będzie baterią wartą polecenia. Wnioski starajcie się wyciągać w miarę sami. To, co wam zaprezentowałem, to jest zbadanie i zmierzenie parametrów akumulatorów, które posiadam w własnym magazynie, w swojej firmie Świat Akumulatorów ze Szczecina. Zresztą jesteście ze Szczecina lub z okolic, serdecznie zapraszam do swoich sklepów, czy to na Gryfińskiej 106 na prawym brzegu, czy ewentualnie na Santokwą 42 za Odrą po lewej stronie. I w zasadzie dokładnie pokazuję, w tamtym kierunku to jest. Do tego nagrania będzie drobny suplement od Andrzeja za dzień, może za dwa, bo postanowiliśmy zbadać coś ciekawego, mając już pobadane, pomierzone te akumulatory. Oczywiście były rozładowane. Oczywiście wiadomo, o co chodzi, jeżeli mówię o Andrzeju, czyli pewnie będzie ładowanie, ale troszeczkę inne. Chcemy zobaczyć, zastanowić się tak naprawdę nad czymś innym, ale to zobaczycie w następnym odcinku. Serdecznie wam dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!